do końca 2025 roku chcemy uzyskać 50%, minimum 50% marży generowanych właśnie z produktów pozapaliwowych. W tym roku otworzymy minimum jeszcze kolejną lokalizację w innym mieście. Jeśli chcielibyśmy się skoncentrować tylko na kategoriach jedzenie i kawa, no to niekwestionowanym liderem sprzedaży niezmiennie od wielu, wielu lat jest hot dog. No, drugą kategorią, co bardzo mnie cieszy, bo tak naprawdę wykonaliśmy tą pracę jako zespół Shell przez niespełna 14 miesięcy, jest kategoria kawowa. I liczę, że do końca roku przegonimy lidera i kawa stanie się numerem jeden. Dzisiaj jesteśmy w kawiarni Shell Cafe na ulicy Karolkowej w Warszawie. Jest to nietypowy koncept, ponieważ jest to zupełnie niezależna, pozastacyjna kawiarnia. Pierwsza kawiarnia, jaką koncern Shella stworzył w naszym kraju. Jest to kawiarnia, która jednocześnie jest swego rodzaju poligonem doświadczalnym. To miejsce, w którym Shell testuje wszelkiego rodzaju nowe rozwiązania, maszyny, urządzenia gastronomiczne, ale również i produkty, które później trafiają do standardowej, stacyjnej oferty, którą możemy spotkać w całym kraju, w całej Polsce. Dzisiaj moim gościem, moim rozmówcą jest Mikołaj Pawlak, który odpowiedzialny jest właśnie za rozwój tego konceptu. Z nim będziemy rozmawiali właśnie o tym, jakie maszyny, jakie nowe produkty, jakie urządzenia testują i jak wygląda rynek gastronomiczny właśnie na stacjach paliw. Mikołaj Pawlak, dyrektor kategorii jedzenie i kawa Shell Polska. Znajdujemy się w kawiarni Shell Cafe w Warszawie na ulicy Karolkowej. Jest to projekt pozastacyjny. Czy możesz o nim więcej opowiedzieć? Kawiarnia Shell Cafe jest miejscem, gdzie łączymy dobrą kawę z elementami obsługi baristycznej oraz jedzenie najwyższej jakości. Jest to wyjście, od którego zaczynamy budowę oferty jedzenia i kawa na stacjach Shell dzisiaj w Polsce. Tworząc różnego rodzaju drinki kawowe, kanapki, przekąski ciepłe serwowane na stacjach paliw. Te wszystkie produkty rozpoczynają drogę właśnie w tym miejscu. Jaka dzisiaj jest wartość sprzedaży usług pozapaliwowych na stacji paliw? Staramy się zrealizować strategię. Strategię, która mówi o tym, że do końca 2025 roku chcemy uzyskać 50%, minimum 50% marży generowanych właśnie z produktów pozapaliwowych. Są już lokalizacje, które taką strategię realizują i są już lokalizacje, które jeszcze muszą popracować. Średnio mówimy w okolicach 40-35% marży generowanej jest z obszaru pozapaliwowego. Czy Shell myśli o otwieraniu więcej tego typu konceptów, jak ten, w którym się znajdujemy, czyli niezależnych kawiarni Shell Cafe? Tak, myślimy o otwieraniu kolejnych lokalizacji, natomiast żeby podjąć taką decyzję, potrzebujemy zamknąć testy, czyli przeprowadzić serię prób ofertowych, prób spełniających pewne oczekiwania i założenia biznesowe. Dzisiaj jesteśmy na etapie testu pierwszej lokalizacji, właśnie tej, w której dzisiaj jesteśmy, na ulicy Karolkowej. W tym roku otworzymy minimum jeszcze kolejną lokalizację w innym mieście, po to, żeby mieć trochę szersze spojrzenie na tą kategorię i dopiero po spełnieniu wszystkich parametrów biznesowych podejmiemy decyzję o rozszerzeniu sieci Shell o kolejny format już bez stacji paliw. Jakie kategorie foodowe, gastronomiczne dzisiaj na stacjach, na konceptach kawiarnianych, stacyjnych mają najważniejsze znaczenie? Jeśli chcielibyśmy się skoncentrować tylko na kategoriach jedzenie i kawa, no to niekwestionowanym liderem sprzedaży niezmiennie od wielu, wielu lat jest hot dog. I ten produkt jest produktem cały czas pożądanym przez klienta, cały czas poszukiwanym. Co się zmienia w tym produkcie? No, jakość. Przez ostatnie lata mamy okazję chyba wszyscy jako konsumenci zaobserwować, że ten produkt oferowany na naszych stacjach jest coraz to lepszej jakości. No, drugą kategorią, co bardzo mnie cieszy, bo tak naprawdę wykonaliśmy tą pracę jako zespół Shell przez niespełna 14 miesięcy, jest kategoria kawowa, czyli cały sektor kawy urósł bardzo, bardzo mocno i stanął za liderem kategorii na stacjach paliw, czyli za hot dogiem. I liczę, że do końca roku przegonimy lidera i kawa stanie się numerem jeden.
no, kategorią budującą jakby fundamenty potrzeb klienta, no to są wszelkiego rodzaju przekąski ciepłe, zimne, serwowane na stacjach, czyli tutaj zaczynając od najprostszych produktów, panini, kanapki regenerowane na ciepło w kąta grillu, czy klasyczne zapiekanki. Ostatni obszar, czyli taki już powiedzmy, że w świecie jedzenia takiego już specjalnego, wyjątkowego, gdzie klienci szukają czegoś o podnóżach bardziej roślinnych, o wysokiej jakości produktów wegetariańskich czy bezglutenowych. I ta kategoria również też jest rozbudowywana i w tym roku duży nacisk będziemy kłaść na tą kategorię roślinną i bezglutenową, z uwagi na to, że jednak coraz częściej widzimy wśród klientów poszukiwanie tego produktu, no to jest związane jakby z coraz większą nietolerancją na właśnie gluten czy laktozę. Kim jest klient, który korzysta z gastronomii oferowanej przez Shell Café? Kim jest klient? Jest to klient świadomy, wymagający, poszukujący produktów najwyższej jakości. Jest to klient pytający, czyli klient, który prosi o szczegóły związane ze składem produktu. Klient, który często sprawdza naszą wiedzę i tak jak jeszcze nie wiem, 3 lata temu klienci naprawdę nie mieli świadomości, czym się różni kawa lungo od espresso, czym się różni kawa flat white od caffè latte. Dzisiaj ci klienci dokładnie o tym wiedzą, są doinformowani. Już ciężko spotkać klienta, który prosi o kawę białą czy czarną na stacjach paliw. Wręcz klienci dopytują o konkretną kawę, pogłębiają swoje pytania o mieszankę kawową, która została użyta do tego drinku kawowego. Jesteśmy w swego rodzaju centrum testowym, gdzie sprawdzane są nowe produkty i nowa technologia, która następnie ma być wdrażana w całym kraju na stacjach Shell. Porozmawiajmy o tym i chciałbym zapytać w pierwszej kolejności o produkty foodowe. Jakie wprowadzacie, jakie testujecie obecnie w tym miejscu? Na Karolkowej mamy przyjemność rozpoczynać bieg życia produktów na naszych stacjach. Na chwilę obecną główne koncentracje są związane z produktami jednowsadowymi. Są to produkty typu panini, focaccie o różnym wsadzie wewnętrznym, począwszy od wsadów mięsnych poprzez wsady roślinne czy rybne. Niemniej jednak cały czas trwają prace nad rozszerzeniem kategorii o produkty inne, o produkty premium. Porozmawiajmy o technologii. Jakie maszyny, jakie urządzenia gastronomiczne obecnie testujecie? Tych testów jest bardzo dużo, z uwagi na to, że dzisiaj chyba już nie ma za bardzo miejsca na biznes, w którym nie ma technologii. Wchodzimy też coraz szerzej w kwestie produktowe, czyli nie ma już dzisiaj tak naprawdę stacji, która się otwiera bez piecy hybrydowych, które łączą ze sobą kilka technologii, od technologii grzewczej, takiej standardowej, gdzie mamy nawiew ciepłego powietrza, grzałki górne, światło podczerwone, mikrofale. I połączenie tych wszystkich technologii daje nam możliwość tworzenia coraz to bardziej skomplikowanych produktów, coraz świeższych, przygotowywanych właśnie na stacji, czyli jakby już nie musimy korzystać głównie z produktów prefabrykowanych wcześniej i poddawać je regeneracji na stacji, tylko możemy na naszych lokalizacjach, czy to na lokalizacjach takich premium właśnie jak kawiarnia, czy na lokalizacjach typu MOP, gdzie mamy restaurację, czy na lokalizacjach miejskich, tworzyć coraz to bardziej właśnie skomplikowane, świeże dania, między innymi takie właśnie jak omlet, który możemy w szeszach szulka, możemy świetnie przygotować w piecach hybrydowych. Taką technologią, którą testujemy i o której też teraz już mówimy dosyć głośno i zapraszamy naszych klientów, to jest pewna innowacja związana z ekspresem do herbaty. I to jest ekspres, który można go przybliżyć do czasu, kiedy pojawiały się pierwsze ekspresy do kawy. Bardzo duża kategoria, która niestety na stacjach paliw wiąże się tak jeszcze mentalnie głównie z herbatą ekspresową. Dzisiaj
korzystając z tej technologii, dajemy klientom przede wszystkim jakość, czyli klient może zaparzyć herbatę w sposób bardzo innowacyjny, korzystając z najwyższej jakości herbaty liściastej, nie ekspresowej, czyli nie takiej miałkiej herbaty, która ma się w szybkim czempie zrobić w kubku, tylko właśnie z herbaty jakościowej, liściastej. Klient wybiera herbatę, następnie ekspres podejmuje decyzję zgodnie z zaprogramowanym programem dotyczącą zaparzenia tej herbaty, temperaturą zaparzenia herbaty, a klient dostaje instrukcję, jak długo ma tą herbatę już w własnym kubku zaparzać, żeby osiągnąć rezultaty, które są dla niego pożądane, no bo jak wiemy, herbata zielona zmienia swoje właściwości podczas zaparzania i bardzo łatwo można przejść z trybu takiego pobudzającego na tryb relaksacyjny. O tym klienci nie wiedzą, chcemy też, żeby się dowiedzieli i to jest taka innowacja, moim zdaniem, którą będziemy bardzo mocno wspierać. Mówiłeś, że kawa ma stać się kategorią numer jeden. Co w takim razie, jeśli chodzi o urządzenia, testujecie? Jakie nowe rozwiązania chcecie zaoferować swoim klientom? Zanim o urządzeniach, no to chciałem podkreślić, że kawa sama w sobie jest to pewien proces i jakby 60% sukcesu naszej kawy to jest zespół na stacjach. Pozostałe 40% no to jest właśnie taki współczynnik pomiędzy jakością samej kawy, czyli ziarna tej kawy, no i technologią. Testujemy macerowanie kawy, czyli jakby wszystkim znane powszechne cold brew. Przy czym, no, jak się domyślamy, no, o ile w kawiarni i to jednej kawiarni można sobie pozwolić na pewien proces macerowania kawy, który trwa 24 godziny, no to w sieci stacji paliw, w sieci kawiarnianych, które mają już tych punktów dużo więcej, ciężko byłoby zaplanować nad procesem macerowania kawy, żeby uzyskać jednolity standard. Dlatego testujemy maszynę do macerowania kawy w 45 minut, tak? Czyli dzięki maszynie Hard Tank, którą mamy okazję tutaj testować na kawiarni, jesteśmy w stanie skrócić proces macerowania kawy z 24 godzin na 45 minut. Dodatkowo maszyna Hard Tank, dająca nam perfekcyjne cold brew, otworzyła nam kolejną kategorię, którą testujemy na naszej kawiarni, czyli kategorię Coffee Spirits, czyli łączenia świata alkoholi z kawą. I dzięki tej maszynie możemy stworzyć idealny likier o posmaku, przykładowo, nie wiem, hitu tej zimy, czyli latte piernikowego. Co jest też swoistym elementem, jeżeli chodzi o ofertę, bo możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie jako kawiarnia wieczorem w formie degustacji przygotować delikatny likier o posmaku piernikowym. No i takim filarem, który daje nam podstawy do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy numerem jeden, są maszyny ciśnieniowe, które używamy o tak naprawdę już prawie 5 lat. Na wszystkich stacjach bistro, czyli na tych stacjach autostradowych, zrezygnowaliśmy z maszyn takich automatycznych, ekspresowych, za linią barową i korzystamy z maszyn kolbowych de la Corte, które są maszynami premium. To jest takie Ferrari w świecie maszyn do kawy, dzięki czemu klienci mogą się napić idealnego espresso serwowanego przez baristów, bo nasi pracownicy, którzy obsługują tę maszynę, muszą przejść wielogodzinne szkolenie, takie baristyczne, po czym mogą dopiero tą kawę serwować. Lokalizacje, szczególnie te stacyjne, są lokalizacjami, gdzie mieszają się klienci przychodzący na stację w różnych potrzebach. Dlatego bardzo ważna dla nas jest nie tylko atmosfera, ale też są ważne zapachy. I od jakiegoś czasu korzystamy już z rozwiązań, które posiadają różnego rodzaju kondensatory zapachów. I tu mamy dwa segmenty sprzętów, z których korzystamy właśnie z katalizatorami zapachów. Z jednej strony to są już wspomniane wcześniej przeze mnie piece hybrydowe. Z drugiej strony mamy smażalniki, takie Quality Fry, które powodują zatrzymanie i całego procesu smażenia we fryturze w zamkniętej komorze, przez co żaden z zapachów z tego smażalnika nie wydobywa się na salę sprzedaży.
dzięki czemu możemy dać klientowi produkt, który jest przeznaczony do regeneracji olejowej właśnie we fryturze. Podać możemy go, zaproponować go możemy w najwyższej jakości, bez obawy ulatniania się zapachów oleju, czy przedostawania się w takich lotnych, olejowych związków gdzieś w powietrzu. I tego typu rozwiązania stosujemy właśnie z tych powodów, czyli po pierwsze zatrzymujemy te kwestie zapachowe, a po drugie jesteśmy w stanie dać klientowi produkt przygotowany w zamkniętej komorze ciśnieniowo, który też poza tymi walorami zapachowymi na zewnątrz ma duże walory też smakowe, ponieważ ten tłuszcz nie przedostaje się do, korzystając z zamkniętej komory smażenia, tłuszcz nie przedostaje się do wewnątrz produktów, które regenerujemy i on też jest lepszy. Oczywiście serdecznie zapraszam do naszych konceptów, zapraszamy na nasze stacje paliw, gdzie możecie spróbować nowości i jakości przede wszystkim Shell Cafe i kawy, ale też nie byłbym z Tobą, gdybym nie zaprosił do naszej kawiarni, która jest perełką w naszej koronie Shell Cafe. Także serdecznie zapraszam wszystkich i pozostajemy w kontakcie. Jeżeli macie pytania, zapraszam, z chęcią odpowiem. Mam nadzieję, że to był dla Was ciekawy materiał. Dowiedzieliśmy się wiele informacji na temat konceptów gastronomicznych stacyjnych, ale i poza stacyjnych, ponieważ przypominam, że Shell Cafe na ulicy Karolkowej to zupełnie niezależna kawiarnia, których będzie w Polsce po prostu więcej, jak zapowiedział nasz rozmówca. Zapraszam Was do obserwowania naszego portalu i odsyłam do więcej informacji na Horeca Business Club.